Basen jak nowy. Może być kolejna inwestycja, która w tej dzielnicy się została zrealizowana. W Chorzowie Starym. Uznaliśmy, że musi być bardzo wielofunkcyjny. Fantastyczny bieg w tym klimacie, w tych warunkach, w tej temperaturze. Chorzów i Park Śląski połączyły siły. Zdecydowanie trzeba było ten bieg powiedzieć rozsądnie, nie forsować sił. Maraton ulicami miasta i parku. Trasa częściowo po ulicach miasta Chorzowa, po asfalcie, częściowo niezaciężniona i reszta trasy już w parku, po alejach parkowych. Witamy trzeciego zawodnika. Życiówki na pewno dzisiaj bym nie zrobił, przy tej temperaturze trasa była ciężka. Turniej strzelecki. Zawody odbywają się w 5 konkurencjach. I ruch, który kończy sezon na 10 miejscu. Ten mecz był taki podobny jak ten cały sezon. Prezydent Chorzowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie Starym otworzył basen po gruntownym remoncie. Szkoła zyskała nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny. Basen będzie służył uczniom, ale nie tylko. Szkoła udostępnia go również mieszkańcom. To już jest, może być, kolejna inwestycja, która w tej dzielnicy się została zrealizowana. Ja tylko przypomnę o sali gimnastycznej przy szkole 24. Dzisiaj basen, ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Śmianowickiej. Dużo się dzieje dla tej społeczności, dla dzieci i dla mieszkańców. Bo przypomnę tylko, że basen nie tylko będzie służył uczniom tej szkoły, szkoły sportowej, która notabene pretenduje do szkoły mistrzostwa sportowego, ale też mieszkańcom tej dzielnicy, którzy będą mogli korzystać w godzinach popołudniowych już po zajęciach szkolnych do godziny 22. Dodam tylko jeszcze, że basen jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce w tej chwili, bo jest to taki drugi system, bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o uzdatnienie wody. Uznaliśmy, że musi być bardzo wielofunkcyjny, że to musi być basen dla każdego, że to musi być basen kąpielowy, basen pływacki. No i wtedy też padł pomysł, czy tutaj nie może być jeszcze dodatkowo spa. Musieliśmy się do wielu rzeczy dostosować, no ale jak widać, wszystko da się zrobić i ten efekt dzisiaj, myślę, jest bardzo dobry. Obiekt będzie ogólnodostępny w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedzielę. Basen posiada masaże wodne i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Z basenu mogą korzystać wszyscy oczywiście w różnych godzinach. Do południa z basenu korzystają nasi uczniowie. Będziemy również proponowali szkołom podstawowym korzystanie z basenu w ramach miejskiego programu, aby uczeń każdej klasy czwartej nauczył się pływać. Po godzinie 17 codziennie, w soboty i w niedzielę, każda osoba, która zorganizuje się w grupę 15-osobową, maksymalnie może z tego basenu skorzystać. Koszt wynajmu basenu dla grupy 15-osobowej to jest 75 zł brutto. Chorzów Park Śląski Maraton to propozycja dla wytrawnych biegaczy, która odbyła się już kolejny raz w Chorzowie. W niedzielę 42 km z hakiem pokonało nieco ponad 200 zawodników. Trasa częściowo po ulicach miasta Chorzowa, po asfalcie, częściowo niezaciężniona i reszta trasy już w parku, po alejach parkowych, częściowo w cieniu, ale niezwykle trudne warunki. Bardzo gorąco, bardzo sucho, więc wszyscy ci, którzy się zdecydowali na udział w zawodach, muszą pamiętać, najważniejsze, dobiec do mety. Nie z rekordem życiowym, nie z dobrym wynikiem, ale dobiec do mety. Po drodze się nawadniać, nawet na chwilę się zatrzymać, odpocząć i dalej biec. Zadanie mieli wyjątkowo trudne ze względu na upalną pogodę. Trasa, która prowadziła między innymi wzdłuż ulicy Wolności, też była bardzo wymagająca. Trasa nie jest sprzyjająca do bicia rekordu, ponieważ mamy, jak przystało na Śląsk, wiele podbiegów i zbiegów. Oprócz tego temperatura również jest za wysoka na bicie rekordów, dlatego dzisiaj mają wszyscy zadanie przetrwać, dobiec do mety i być na mecie szczęśliwym. Fantastyczny bieg w tym klimacie, w tych warunkach, w tej temperaturze. Najszybszy okazał się Michał Kaszuba z Piekar Śląskich. Jako jedyny złamał 3 godziny. Wspaniały rezultat! Zdecydowanie trzeba było ten bieg powiedzieć rozsądnie, nie forsować sił. Szansa pojawiła się na około 25 km. Zobaczyłem, jak lider Paweł Nawrot zaczyna słabnąć, a ja złapałem drugi oddech. Udało się go dojść na 27 km, a potem już była tylko walka ze sobą. Byle do mety, byle utrzymać. Świetną robotę wykonali rowerzyści, którzy cały czas mnie prowadzili, dostarczali wody. Bez wody nie dałoby się przebiec nawet 25 km. Impreza świetnie zorganizowana. Rewelacyjna pomoc wszystkich
na całej trasie. Jestem bardzo szczęśliwy. Dedykuję mojej żonie i mojej córkom ten maraton, którzy są moimi wiernymi kibicami. Na wszystkie zawody ze mną jeżdżą. Kocham was! Drugie miejsce zajął Paweł Nawrot ze Świętochłowic. 133, witamy trzeciego zawodnika. A trzecie chorzowianin Tomasz Panchysz. Życiówki na pewno dzisiaj bym nie zrobił, przy tej temperaturze trasa była ciężka. Dwóch bardzo dobrych zawodników przede mną, Paweł Nawrot i Michał Kaszuba, którym serdecznie gratuluję. Biegliśmy czołówkę właściwie razem, ale później są lepsi ode mnie, także poszli do przodu. No ale staram się utrzymać. No, temperatura dzisiaj nie rozpieszczała. Trasa bardzo dużo podbiegów, zbiegów, także technicznie ciężka trasa. No cieszę się, że dobiegłem i żyję i że na trzecim miejscu dobiegłem, prawda? Z numerem 107, 34 minuty. Pierwszą kobietą, która zameldowała się na mecie, była Patrycja Malorny z Kamyka koło Częstochowy. Życiówkę zrobiłam 3 tygodnie temu, więc po prostu teraz mam, że tak powiem, większą formę niż przedtem. No i widać, na szczęście skutkuje. Park Śląski Maraton to również inne atrakcje. Dla tych, którzy nie czuli się na siłach, by wystartować w królewskim dystansie, organizatorzy przygotowali bieg towarzyszący na 5 km, a także zawody Nordic Walking. Były również biegi dla dzieci. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 zorganizował trzecie zawody strzeleckie Sprawni jak żołnierze dla chorzowskich uczniów na terenie chorzowskiej strzelnicy. Zawody odbywają się w 5 konkurencjach. Strzelanie, rzut granatem, udzielanie pierwszej pomocy, bieg sprawnościowy i bieg na orientację. Są to zawody, które są odmienne od innych. Dla niektórych barierą jest to, że w programie przewidziane jest strzelanie, a przecież uczniowie w najczęściej nie mieli do tej pory możliwości trzymania broni w ręku. Ale to jest właśnie poprzedzone instruktażem, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, także można tutaj pierwszy raz w życiu strzelać do tarczy, jednocześnie być tym sposobem punktowanym i dołożyć się do punktów drużyny. Mnie cieszy każda forma, powiedzmy, aktywności tutaj młodych ludzi, którzy szkolą się i startują w takich dyscyplinach, które są, no, wydaje mi się, przydatne nie tylko w wojsku, ale przede wszystkim w życiu. Sprawność fizyczna, czy powiedzmy pierwsza pomoc przedmedyczna, no to są zagadnienia potrzebne każdemu z nas. Niebiescy zakończyli sezon teamowej Ekstraklasy na 10. miejscu. W ostatnim meczu w sezonie pokonali Zawiszę Bydgoszcz 3-2. Mecz był ciekawy, były sytuacje, także graliśmy do końca i graliśmy dla naszych kibiców, dla nikogo innego, także kończymy zwycięstwem. Na pewno będzie to budujące do pracy na następny sezon. Tak sobie zakładaliśmy przed meczem, że nic nie odpuszczamy, gramy normalnie o 3 punkty i myślę, że to było dzisiaj widać, bo fajnie nawet zagraliśmy i też taki fajny mecz do oglądania dla kibiców. Ten mecz był taki podobny jak ten cały sezon, gdzie sytuacje się zmieniały. Co prawda nasze miejsce w tabeli tak często się nie zmieniało, ale jak gdyby sytuacja wyjściowa, czyli na wiosnę już to było bardziej ustabilizowane. Natomiast dzisiaj ten mecz, no, to nie był łatwy mecz, bo ktoś powie, że graliśmy na takim luzie psychicznym, w pewnym sensie tak, ale z drugiej strony ta świadomość, że no, chcemy wygrać i zakończyć to, szczególnie dla naszych kibiców, zwycięstwem. Ta sztuka nam się udała. Kolejna edycja rozgrywek Team Mobile Ekstraklasy rozpocznie się w piątek, 17 lipca.